Tutaj chciałbym zrobić to w ten sposób, że ten dekiel sprzęgłowy zostanie odcięty tutaj w ten sposób, że śruby mocujące, tutaj te dwie zostaną, tutaj po tej linii będzie odcięty, tu założę wysprzęglik i będzie zamocowany na jakiejś podstawie, która z kolei będzie przykręcona do tych trzech śrub. Taki pająk tutaj będzie, nie wiem, wyspawany, czy to będzie dokręcany, czy dospawany, jeszcze nie wiem w tej chwili, ale tak bym to chciał zrobić. Jeszcze tam nie zaglądałem, jak to konstrukcyjnie wygląda, ale bardzo by mi zależało na tym, bo linki to mam złe doświadczenia, one się urywają, one się, znaczy no, ciężko pracują, a sprzęgło hydrauliczne, mimo tam może troszeczkę większej wagi, i kosztów produkcyjnych, które mi tam akurat nie dotyczą, to zachowuje się to lepiej, moim zdaniem. Sprzęgło. Miałem robić sprzęgło, przerabiać na tarczę MZ-150, ale tak jak wspomniałem wcześniej, te przekładki mi nie dotarły. Zamówiłem to później u innego sprzedawcy. One mi znowu nie dotarły, dzwoniliśmy do niego, on powiedział, że nie ma na magazynie, że jak chcemy, to możemy sobie kupić gdzie indziej i on ewentualnie to może nam wysłać w późniejszym terminie. Także, no nie wiem, jak to z tym będzie, tarcz nie mam, na razie się tego nie dotykam. W tej chwili zepsuł mi się samochód, tam mam problem z hamulcami, z tym się zmagam. Tam też wynikły pewne problemy, także na razie tutaj odpuszczam. Czekam na Kondzia, kiedy on tam z pracy będzie mógł się urwać, żebyśmy mogli to zsynchronizować nasze wolne chwile i tutaj zająć się i skoncentrować na tym, żeby to wszystko poskładać do kupy. Z takich wizualnych aspektów to nie wiem, czy coś tu będę robił. Może tam, nie wiem, jakiś lakier na to położę, może jakąś folią okleję, może zostanie tak jak jest, bo to ma jeździć po krzakach, to i tak się podrapie. Jedynie co, to myślę sobie otapicerować ten fotel, bo taki tu jest porwany, przymieć będzie mi gąbka nasiąkać. Może być nieprzyjemnie. A tak to co, no, chyba z grubsza to tyle. Jeśli jeszcze mi się tam coś przypomni, to staram się to wspomnieć w następnym odcinku. Także na razie dziękuję.